Jędrzejcu, nieco takiego mógł zmienić w tak krótkim czasie? Na poli. Radu. Proszę? No pan czuje, czy troszeczkę, bo w pierwszym starcie nie przysłał po starcie. No tak się to, co mam odpowiedzieć? Ten najważniejszy start niewątpliwie mu się udał, uzerkamy cały czas. Wydaje mi się, że lekko z mocy. Być może. Dobry start też wymaga mocy. Tak jest. Wielkie słowo zdania dla czarnego konia Grzegorz Zagrodna na najniższym stopniu podium, a całą ceremonię skomentują nasi komentatorzy. Oddajemy wam głos. Dużo mocy nie brakowało w studiu. Mateusz Kędzierski, Marek Cieślak. Do nich jeszcze wrócimy. Teraz skupiamy się na tym, co na podium. Grzegorz Zagrota. Największa taka niespodzianka dzisiaj. Powiedzmy sobie szczerze, Dawid. Gdzieś tam po tym drugim wyścigu, kiedy Zemdziu bolał się z Bartkiem, z Marzlikiem, pozwoliłem sobie powiedzieć, że być może będzie takim czarnym koniem zawodów i faktycznie potrafił dociągnąć do dobrą dyspozycję do samego finału, pasując na podium. Także duże wydanie dla Grzeszka, bo mogę będzie dzisiaj tak naprawdę w parze z Krzyśkiem Gruszkowskim. To byli zawodnicy pierwszoligowi, którzy naprawdę się sobie bardzo dobrze poczynali i generalnie dotrzymywali kroku jak równemu właśnie tym wszystkim ekstraligowym zawodnikom. Drugi Bartosz Marzlik tak trochę po macanowemu wkradł się do finału. Taka męczarnia, ale skończona dla niego happy endem. Znalazł się w finale, no i odbiera nagrodę za drugie miejsce. Bartosz Marzlik pewnie ma niedosyt, ale musi się zadowolić tym, co ma najważniejsza batalia będzie w Rzeszowie. To cechuje mistrzów, że mimo męczarni tak naprawdę potrafią finalnie skończyć zawodnik sukcesem i oczywiście dla Bartka to drugie miejsce musi być sukcesem. Wiadomo, że jest to zawodnik, który jest ciężki, ale niestety dzisiaj właśnie ten, który wchodzi na podium w imieniu Kubera, był zdecydowanie najszybszy, najsprytniejszy i to on właśnie staje na najwyższym stopniu podium. Dominik Kubera, no nie do zatrzymania dzisiaj, powtarzaliśmy to wiele razy, ale to absolutnie nikogo nie dziwi, biorąc pod uwagę też jak on się prezentuje. No i to jaką szybkość złapał od początku dzisiejszych zmagań. Dominik Kubera, zasłużenie zdecydowanie na tylko dwa słabsze momenty, w których przegrał wiek i pierwsza tuna na finału. Poza tym, no poza zasięgiem reszty i pozostaje tylko zacierać ręce, jeśli chodzi o trzeci finał. No i jeśli chodzi w przypadku na przykład fanów potem o kolejne starty w barwach klubowych w Ekstralidze, no bo Dominik Kubera jest w formie wybitnej. Zdecydowanie, oczywiście po niedawnych potyczkach drużynowych teraz przyszedł czas na indywidualne rozdanie. Było Grand Prix Mistrzostwa Świata Juniorów, dzisiaj zawodnicy tu wyłącznie walczyli na finale. Dominik zaprezentował się świetnie i właśnie za chwilkę z powrotem wracamy do play-offów drużynowych, więc na pewno wszyscy w Lublinie mogą zacierać ręce, bo forma Dominika jest wystrzałowa. I te przepiękne oblaski, sporo ludzi zostało wcześniej na dekoracje, pełne tribuny dzisiaj. Ściganie znakomite i tak naprawdę no nic nadacinkując, takich zawodów chcielibyśmy jak najwięcej, jak najczęściej. No i żeby ci panowie dostarczali nam takich emocji jak dziś, bo to było nieprawdopodobne. Trzeba jeszcze w tym miejscu podziękować i tak naprawdę pochwalić kibiców, którzy w większości pewnie stanowią tutaj Krosno i okolice, bo naprawdę poza zawodnikami, którzy stanęli na wysokości zadania, kibice również tutaj stworzyli świetne widowisko, bawili się i tak naprawdę ten spektakl na to, że był również poparty ich cudowną formą, więc bardzo fajnie to wygląda i też chciałbym podbić słowa trenera Cieślaka, bo jest to bardzo ważne, co powiedział, mianowicie były głosy mówiące o tym, że finał w Rzeszowie czy Krośnie może być nieporozumieniem, a Krosno już pokazało, że jest ośrodkiem głosu Rzeszla, że dawno nie było tutaj takiego zawodu, takiej rangi. Stadion tak naprawdę już godzinę przed zawodami wypełnionych po brzegi, tutaj nie można było palca wcisnąć, więc to pokazało, że tak naprawdę Krosno się obroniło i jak najbardziej dzisiaj to widowisko jest na plus. Darko, Albo, Pan Snooker, my też powoli zaczynamy odczuwać
trudny dzisiejszej transmisji, ale takich trudnych to my chcielibyśmy mieć jak najwięcej, biorąc pod uwagę, co dostarczyli nam zawodnicy zdjęcia pamiątkowe. Kibice powoli opuszczają stadion. No a najszczęśliwszy jest ten gentleman Dominik Kubera. Ależ to będzie znakomita rywalizacja w Rzeszowie, drodzy Państwo. No, zacieramy ręce, tak naprawdę finał w Rzeszowie już niebawem. Już tak naprawdę za parę dni widzimy się w stolicy Podkarpacia i to tam będziemy świadkami tej ostatniej bitwy, batalii o rozdanie... Ty masz blisko bardzo, chyba. Bardzo blisko, to jest jakieś 300 metrów, tak więc wszystko z okien słychać i jak najbardziej chcąc, nie chcąc, ten dużo wdziela się do okna. Spać nie możesz po nocach, bo ci żużlują prawo i lewo. No dobrze, jeszcze tutaj kolejna seria zdjęć. Jeśli chodzi o zwycięzcę, Dominik Kubera, najszczęśliwszy człowiek w Krośnie, w polskim